Tak jest. Dobra, pytanie z czatu. Lawinia B pyta, czy córki są nieszczęśliwie zmanipulowane, czy pracują dla góry, dla pieniędzy? Tak, jeśli chodzi o panie Chojeckie, to tak jak ja je też poznałem, bo też w sądzie się widzimy, widzieliśmy się, to tak ogólnie powiem, jaką mam opinię na temat córek pana Chojeckiego, że według mnie to są bardzo dobre dziewczyny i bardzo dobre dziewczyny, bardzo mądre, śliczne, ładne i moim zdaniem i to też jeśli chodzi na przykład o ostatnią rozprawę w zeszłym tygodniu, kiedy byli wszyscy troje i się z nimi widziałem, no to też na moją uwagę zwróciło to, że oni są jednak za sobą, że myślę, że oni się bardzo kochają i tam jest między nimi miłość autentyczna, rodzinna. Myślę, że oni są za ojcem bardzo i ten Paweł Chojecki też jest za nimi. To jest tak, że na córki Chojeckiego należy patrzeć pod względem całej kultury, że one są wychowane po prostu w innej kulturze. One tam chyba tylko Eunika była chrzczona, a Kornelia już nie. I to jest tak, że to jest inny świat. One są po prostu wychowane w całkowicie innej i w innym świecie. Ja sądzę, i są bardzo dzielne też dziewczyny, bo myślę, że wiele razy po prostu cierpiały też z powodu swoich przekonań, że musiały po prostu postępować zgodnie ze swoją kulturą tam i światopoglądem, ale według mnie, no to one tak, myślę, że są świadome tego, że są bardzo, bardzo stłamszone, zamknięte, ale no to jest z przyczyn też ekonomicznych tam są po prostu i to jest tak, że... No bo z tego żyją te stare panny obie. Po prostu sądzę, że to tak nie należy patrzeć na nie jakby na takie zwyczajne dziewczyny, że to po prostu są w innym świecie wychowane. Ja myślę, że no, na przykład według mnie Kornelia jest bardzo wesołą, miłą dziewczyną, taką wręcz zabawową, która lubi się dobrze bawić z przyjaciółmi. Eunika jest mądrą dziewczyną za to i inteligentną, a też wymagającą, jeśli chodzi o towarzystwo. Także jeśli chodzi o taką powierzchowność i charakter, to raczej mam dobrą opinię na ich temat, chociaż tak jak powiedziałem, tak się brzydko w stosunku do mnie zachowały, ponieważ tak naprawdę państwo muszą wiedzieć, że one mnie oskarżyły fałszywie i tak naprawdę jakby na to nie patrzeć i grozi mi więzienie z powodu tej dziewczyny, ale ja nie traktuję je jako nieprzyjaciół, tak nawet Paweł Chojeckiego tak nie traktuję, mimo że wytoczyli mi sprawę i mimo że tak mnie po prostu oskarżyły brzydko, to no nie wiem, no tak po prostu. Tak mam raczej ciepłe myśli na ich temat. Dobrze, idźmy dalej. Młody człowiek, który to słyszy, a był w kościele katolickim, czy się zastanawia, po prostu próbuje zrewidować kościół katolicki, słyszy takie rzeczy, no po prostu w jego głowie różne rzeczy się dzieją. I to jest też, powiem też widzom, że w grudniu też miała miejsce sprawa po prostu jakby pozbawienia życia wręcz, jeśli chodzi o te rzeczy, które mówi Paweł Chojecki. Też będę mówić o tym, jeśli zostanę powołany na świadka 28, tylko tu poproszę o całkowite utajnienie swojej ten, bo przedstawię bardzo takie prywatne rzeczy, jeśli chodzi o niektóre osoby, bo po prostu tutaj nawet jest kwestia targnięcia się na własne życie z winy Pawła Chojeckiego i że po prostu jego działalność jest bardzo szkodliwa. I tu była po prostu sprawa wszczęta przez prokuraturę rejonową w Łodzi.
I po prostu mam te akta też tej sprawy i te decyzje i też przedstawię po prostu sądowi, też może opinii publicznej, bo to no, też jest poważna sprawa. Zresztą jeśli chodzi o byłych członków organizacji, czy tam jak spotkaliśmy się z grupą biblijną, no to tam ludzie mówili, że jeszcze stanie się coś takiego, że ktoś coś sobie zrobi z powodu tego człowieka, czy ktoś komuś zrobi coś złego. I tutaj to są opinie ludzi już takich członków po prostu organizacji. Nie, no to my to już wiemy, że ci tak zwani biblijni chrześcijanie tutaj namawiali się nawet na czacie, tak, gdzie mieszka Grzegorz Wysok, bo może by mu trzeba było tam, no i tutaj pada niecenzuralne słowo, powiedzmy pobić go. Wcześniej czy później na pewno do takiej sytuacji dojdzie, że ktoś coś sobie zrobi z winy Chojeckiego lub ktoś komuś zrobi, jeśli do tego już wcześniej nie doszło i to nie było zamiatane pod dywan. I według mnie takie sytuacje miały miejsce w organizacji, a ja o takiej sytuacji jednej wiem. Dobrze, no to tutaj już nie widzę więcej pytań.